Paul Montana jednak nie wróci do Ilony, zrobiła mi każdą krzywdę, jaką mogła. Plotki 36 minut temu udostępnij, komentuj. 2. Paul Montana w ciągu zaledwie kilku dni zdążył diametralnie zmienić zdanie w sprawie przyszłości swojego związku z Iloną. Dopiero co chciał się z nią godzić, a teraz nie chce jej na oczy oglądać. Reklama. 4 lata temu Ilona Felicjańska ogłosiła, że zaręczyła się w Polem Montaną, byłym narzeczonym Karoliny Wajdy. Wydawało się, że po burzliwych latach Ilona wreszcie ułoży sobie życie. Celebrytka znana z tego, że płakała na ulicy, gdy nie chcieli jej wziąć do Tańca z Gwiazdami, sporo ostatnio przeszła. Po tym, gdy 11 lat temu wsiadła pijana do samochodu i staranowała dwa zaparkowane auta, zdążyła opowiedzieć swoją historię wszystkim tabloidom, opisać ją w książce, rozwieść się z mężem, który kilka lat wcześniej zbankrutował, stracić opiekę nad dziećmi, mieszkanie i fundację Niezapominajka, napisać książkę erotyczną i podbić sobie oko w Celebrity Splash. Reklama. Kiedy pojawiła się szansa, by u boku Paula Montany ułożyła sobie życie, wszyscy im kibicowali. Niestety, jeszcze przed ślubem w mediach ukazały się zdjęcia Montany obściskującego kobietę, którą z pewnością nie była Ilona. Ta romantyczna fotostory zawierała między innymi zdjęcie, na którym kobieta kucała przed narzeczonym Felicjańskiej z twarzą na wysokości jego rozporka. Ilona uznała wtedy, że nie jest to wystarczający powód do odwołania ślubu, bo, jak tłumaczyła, w Twoim imperium zamówiła już wizytówki z nowym nazwiskiem i szkoda, żeby się zmarnowały. Paul Montana zmienia zdanie. Niestety, małżeństwo zawarte dla wizytówek nie okazało się szczęśliwe. Od tamtej pory Ilona i Paul zdążyli się kilkakrotnie rozejść i pogodzić, a co najmniej jedna z ich awantur wymagała interwencji policji. Zdanie co do przyszłości związku z Iloną Paul zmienia co chwila. Dopiero co deklarował w wywiadzie, że Felicjańska jest jedyną kobietą, z którą chce przejść przez życie, a już zdążył zmienić zdanie. W rozmowie z Pudelkiem doszedł do wniosku, że jednak nie są dla siebie stworzeni, jak ujawnił, problemy narastały od półtora roku. Naprawdę tylko tyle? Wydawało się, że znacznie dłużej. Ciekawe, dlaczego z takim naciskiem to podkreśla? Gwiazdka. Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pomponik.pl udostępnij, komentuj. 2. Dowiedz się więcej na temat Ilona Felicjańska, Paul Montana. Reklama. Zakupy.